Shiitake to grzyby pochodzące z Japonii. Mieszkańcy tego kraju uważają je za składnik, który dodaje wigoru i witalności. Dziś przygotuję zupę z wykorzystaniem tych orientalnych grzybów. Potrzebne składniki to pierś z kurczaka, zupa grzybowa knor, makaron ryżowy, grzyby shiitake, ser tofu, pęczek szczypiorku, pęczek natki kolendry, olej sezamowy, sos sojowy oraz ząbek czosnku. W pierwszej kolejności gotuję makaron ryżowy w lekko osolonej wodzie. W międzyczasie rozgrzewam na patelni olej sezamowy i obsmażam pierś kurczaka. Kiedy mięso będzie gotowe, studzę je i kroję w kostkę. Następnie siekam pęczek natki kolendry oraz kroję szczypiorek w 2-centymetrowe kawałki. Grzyby parzę w gotującej się wodzie, a następnie kroję w plasterki. Zupę grzybową knor mieszam z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu i zagotowuję. Na dnie miseczki umieszczam porcję ugotowanego makaronu, pokrojone w plastry grzyby shiitake, pokrojoną w kostkę pierś z kurczaka oraz ser tofu. Do składników dodaję również 2 plasterki czosnku, po czym zalewam całość gotującą się zupą grzybową knor. Zupę podaję doprawioną kilkoma kroplami sosu sojowego, posypaną szczypiorem oraz kolendrą. Smacznego!